Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsłaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Zawirowania, problemy, trybunał czy kary finansowe. I nie, nie są to kolejne nagłówki z TVP czy z TVN, a problemy, z którymi w najbliższym czasie może mieć do czynienia Norwegia. Urząd Europejskiego Stowarzyszenia do Spraw Wolnego Handlu, czyli EFTA, dopatrzył się nieścisłości i nieprawidłowości w norweskim prawie, a chodzi m.in. o działanie Agencji Pośrednictwa Pracy czy zakładanie działalności przez podmioty niebędące norweskimi czy przez osoby niebędące Norwegami. I teraz EFTA wysunęła żądania i zwróciła uwagę, co się nie zgadza, a Norwegia ma się do tego ustosunkować, na co my czekamy jak na weekend. O, już weekend! Obecnie mniej młodych Norwegów sięga po alkohol. I to w zasadzie powinien być koniec tej dobrej informacji. Niestety fakty są troszeczkę inne. Pomimo tego, że mniej młodych Norwegów sięga po alkohol, w roku 2002 75% uczniów szkół ponadgimnazjalnych korzystało z alkoholu, teraz jest to 50% tych uczniów. Wynika to według specjalistów z cyfryzacji społeczeństwa, to znaczy więcej ci młodzi gimnazjaliści siedzą w domu, a mniej wychodzą na zewnątrz, gdzie alkohol może być spożywany, a tak siedzą sobie na telefonie czy komputerze i nie piją. Z kolei więcej uczniów, zarówno szkół ponadgimnazjalnych, jak i tych młodszych, spożywa narkotyków. Narkotyków takich jak kokaina. Mówię kokaina, ponieważ ani YouTube, ani Facebook nie lubi słowa kokaina. A to z kolei wynika, to większe spożycie, prawdopodobnie z tego, że uczniowie mają większe kieszonkowe. Wczoraj strony internetowe norweskiej policji, służby bezpieczeństwa, serwis FinNO, a w ten postęp czy kilka innych stron zostały podstępnie zaatakowane przez hakerów. Na szczęście hakerzy już sobie poszli, więc dalej możemy oglądać ten film spokojnie. A teraz reklama. Wciąż jeszcze wielu Polaków pracujących w Norwegii nie załatwiło sobie karty EKUS czy dokumentu S1. A to bardzo niedobrze, bo dzięki tym dokumentom możliwe jest leczenie poza granicami Norwegii. Jednak nie wszystko jest jeszcze stracone i można takie dokumenty sobie wyrobić, aby się po prostu leczyć poza granicami Norwegii. Jak to zrobić? Łatwo, a ja sugeruję skorzystać z usługi Multinor, a link jest oczywiście pod filmem. Już niedługo, bo od 3 sierpnia będzie kursowała bezpośrednia linia autobusowa z Norwegii do Polski i z Polski do Norwegii. Flixbus uruchamia bezpośrednie połączenie z Krakowa do Oslo, oczywiście z przystankami w wielu ciekawych miejscach. Podróż od samego początku do samego końca będzie trwała około 32 godzin i będzie dostępna przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Coraz większym zainteresowaniem w Norwegii cieszy się rzeżączka, czyli popularna choroba weneryczna. Do tej pory w tym roku do lekarzy zgłosiło się prawie tyle samo osób, co przez cały rok ubiegły. Co gorsza, już do tej pory w tym roku jest więcej kobiet niż przez cały ubiegły rok. Cytując artykuł o rzeżączce, norweski artykuł o rzeżączce, osoby z pochwą, jeżeli odbywają stosunek z osobą, która jest zarażona rzeżączką, to będą miały tą rzeżączkę od 80 do 90% na pewno. Jaki z tego morał i jak sobie z tym poradzić? Albo pozbyć się pochwy, albo zabezpieczać się prezerwatywą. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego sobotniego poranka, tak jak i niedzielnego, no i poniedziałkowego, oczywiście, że też. Trzymajcie się, dzięki, cześć.